Chyba nikt się nie spodziewał, że Supercell właśnie dzisiaj wprowadzi aktualizację, więc moi drodzy, w dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie, co ciekawego wniosła nowa aktualizacja. Ale na samym początku, moi kochani, strzelcie łapeczkę w górę. 20 tysięcy łapek pod tym filmem i odpalę w tym tygodniu jeszcze live'a z Brawl Stars, więc zachęćcie mnie, zostawcie łapeczkę w górę. A teraz szybko, moi drodzy, poleci krótki film podesłany przez mojego widza, który robi zakupy z kodem Farel w sklepie Brawl Stars. Ja to ja, mordeczko, bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie, mega serducho dla Ciebie. A jeżeli Ty też chciałbyś wystąpić na odcinku i żebym podlinkował Twój link u mnie w opisie, no to jeżeli coś kupujesz z kodem Farel w sklepie Brawl Stars, nagraj to i podeślij do mnie na maila. Mail macie w opisie. Dobrze, moi kochani, jesteśmy już zalogowani do gierki. Przepiękne złote lobby nam się ukazuje. I sprawdźmy na samym początku aleję pucharków. Uwaga! Dobrze, ile mam skrzynek do odblokowania? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem skrzynek! Mam do odblokowania i powiem wam, że teraz to mnie zmotywuje do wbijania puszek, ponieważ mi nieco brakuje do 19 tysięcy. A aleja pucharków jest aż do 50 koła. Ja dziękuję, czy wy to widzicie? Nie mam pojęcia, kto to wbije, naprawdę. Kolejną ciekawą zmianą, która została wprowadzona w tej aktualizacji, jest możliwość zmiany koloru niku. Jeżeli kupicie karnet zadymiarski, będziecie mieli tą opcję. Pamiętajcie, karnet zadymiarski, jeżeli kupujecie, to tylko z kodzikiem Farel. Dziękuję każdemu za wsparcie. Moi drodzy, wybierzmy sobie teraz jakiś kolorowy nick. Mi się wydaje, że... O! Ten taki złotawy idealnie teraz pasuje do remodelowanego kruka. Dobrze, nazwę mamy zmienioną. Sprawdźmy karnet zadymiarski. No niestety karnetu zadymiarskiego nowego jeszcze nie ma. Dopiero będzie, tak jak widzimy, za 3 dni. Szkoda, bo myślałem, że już dzisiaj kupimy 100 stopni karnetu. Mam 27 skrzynek do odblokowania, ale nie będę ich na razie otwierał. Poczekamy sobie na nowego zadymiarza. Jak dobrze wiecie, mam już odblokowane wszystkie postacie, wszystkie gadżety, wszystkie star powery, więc nie ma najmniejszego sensu, żebym otwierał skrzynki. No chyba, że chcę wydropić golda. Dobrze. Jak widzicie, nowy tryb rozwałka super miasta. Super miasto dopiero będzie dostępne za 2 dni. Okej, okay, ale ja się zaloguję dzisiaj na wersję deweloperską i postaram się z kimś zagrać ten tryb i go dla was nagrać przedpremierowo, moi drodzy. Dobrze, dobrze, to mamy załatwione. Teraz sprawdźmy sklep. Wow, mamy tak, moi kochani, skrzynka za darmo, rewelacja. Żartowałem oczywiście. Mamy streetwearową max. Okej, okay, czyli jeszcze dzisiaj z JJ.com nagramy dla was odcinek, gdzie walczymy właśnie o ten przekozacki skin. Dobrze, pięknie, więc na kanale JJ.ki się ten odcinek jutro pojawi. I jak widzę, mam do kupienia srebrną EMS za 10 tysięcy. Moi drodzy państwo, 10 tysięcy za srebrną EMS. No i teraz się zastanawiam i się troszeczkę waham, ponieważ nie chcę mieć srebrnej EMS jako pierwszej kupionej. Kurczę, chciałem mieć złotą Piper. Dobra, zrobię to dla was. Kupujemy. Kupujemy srebrną EMS. 10 tysięcy golda poszło. Nieważne. Mamy pierwszy skin srebrny kupiony. Pięknie. Więc w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, zagramy meczyk EMS. Dokładnie srebrną EMS. Okej, okay, bierzemy starcie solo i lecimy. 516 puszek mam na EMS. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Dobrze, bardzo fajna mapka, otwarta, czyli coś takiego jak dla mnie. Czekaj, 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 emotkę sprawdzę, bo mogę odpalić emotkę. Elo, elo mordko, odpaliłem emotkę, ty co robisz, chłopie, odejdź ode mnie, 8-bitowe, przecież cię dojeżdżam. Dobra, ten crow. No będę smutny, jestem smutną EMS. Właśnie przede mną jest nowa przeszkoda, mur linowy, tak jakoś to się nazywa, okej. Okay. Muszę uciec. Ej, nie bij mnie, byku, co? Nie bij mnie, ja cały czas jestem smutny. Jestem srebrną, smutną EMS. O kurde, ten crow mnie zabije przecież zaraz. Dobra, poczekajmy na życie, obydwoje poczekajmy na życie. On wie, że w sumie nie ma ze mną szans. Będzie chciał mnie zatruć? Tak, będzie chciał mnie zatruć, ale on coś jakoś tak nie myśli, czy mi się wydaje. Dobra, tutaj Darylek ucieka przede mną. Postarajmy się go pokonać. To jest nowa mapa w ogóle, nie? Nowa mapka. Ja już miałem przyjemność się zagrać w wersji deweloperskiej, ale no nie pokazywałem jej wam. Okej. Okay. Nie no, nie dam rady go dogonić. No dobra, dobra. Powiem wam, ciężko. Zero power cubesów. Oh no, 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 no. Nie wiem, gdzie jest ten kruk. Jest soczek, tak? Soczek, dokładnie. No i teraz możemy zatańczyć, panowie i panie. Lecimy, srebrna EMS, kozacka. Czy ktoś po to przyjdzie? Raz, dwa, trzy, gościu, leżysz! Haha!
Wielkie starcie, zaskoczony chłop był. Odbijam cię gościu i leżysz, zobacz, chodź tu. Pierwszy winek na nowej mapie, nową srebrną Ems. Bardzo fajny skin. Ja sam osobiście się mega jaram. Zagrajmy sobie teraz meczyk Crowem. Nowym Crowem remodelowanym. Tak, to jest to i mogę ustawić sobie emotki. Aha, nie mogę, ponieważ nie mam tej odznaki. No, to lipa troszeczkę. No ale trudno, wybieramy, gramy jeszcze raz starcie solo, zobaczymy jak tym razem nam pójdzie. I teraz sobie nacisnę te trzy kreski, które są koło emotek. Poczekaj, pyk. A nie, nie mogę nic nacisnąć, tylko mogę takiego kruczka wysłać. Elo, jak my kruki dwa. Jak my dwa kruki, gościu. O, ty kurcze, gość, jak ty leżysz teraz? Wiesz, że temu ci się tarcza kończy, przyjacielu? A ja mam więcej HP? Nie! Żyje, żyje, lecz się! 13, lecz się! 13 HP! Jezu, od strefy bym zginął! Wow! No to uśmieszek. A widzieliście, jaki to był podstępny drań? Uśmiechnął się do mnie, tu niby oczko, te sprawy, a od razu mnie podjechał. A, i mamy też delaya z tego, co widzę na emotki. Okej, lecimy. Leci Crow. Dobra, Rosita. Wiedziałem, że Rosita będzie chciała mnie tutaj podjechać. Gadżet, wjeżdżam w nią na miękko. O, chyba będę miał przerąbane. Tak, miałem przerąbane i to totalnie, jeszcze mi się kabel rozłączył. Najgorzej. Zagrajmy jeszcze jeden meczek krukiem. Tamtego meczu nie było, zapomnijmy o nim, moi drodzy. Teraz lecimy z kolejnym meczem i mamy dwie skrzyneczki po prawej. No i koks totalny przecież to jest. Będziemy mieli dwa power cubes, tylko ten mój kruk będzie otwierał te skrzynki z 300 godzin. Powiem wam, że ten remodel kruka jest cudowny, mi się mega podoba. Dajcie znać w komentarzu, który wam się kruk podobał. Ten stary czy ten nowy, ten jest moim zdaniem o wiele, wiele lepszy. Wiem, że na tej mapie może być dużo kamperów. Dobra, jest kruk. Raz, dwa, trzy, cztery. O kurde, tarczę dał. Daję tarczę też. Zatrułem go jeszcze. On ma ulti. On ma ulti, o nie, Rosa na soczku. Muszę uciekać. Muszę uciekać, on ma ulta. Skoczy na mnie, to będzie po mnie. Dobra, zatrułem go. O kurczę, to przecież on przez tą linę może, faktycznie. Czyli 1-1 z tym krukiem. O nie, Sandy. Przez Sandy na soczku, ona jest zabójcza. I to mega mocno ona leje przecież, po parę tysięcy. O nie, to Sandy! A! Udało się! Nie wiem jakim cudem, ale się udało! Czekajcie, emotka, nie mam. O nie, Ems. To było ciężkie? Muszę nabić ulta, bo bez ulta ja tutaj leżę i kwiczę. Bardzo fajna mapka, kurczę. Bardzo mi się ona podoba, wiecie? Jest taka nieprzewidywalna, dostał. Wiecie, jak ktoś nie kojarzy, że są nowe struktury na mapie, no to może się tutaj ładnie nadziać. Trzech zadymiarzy w grze. Ja i ta Emsi, tak? Dobra. O nie. Tarcza, Farel, uciekaj! Najgorzej. Dobrze, moi drodzy, lecimy z kolejnym meczem i teraz powinniśmy sobie wygrać. Mamy fantastyczną nitę, moi kochani. I mamy też tutaj kogo? Gina. Okej, mamy dwie skrzynki, więc spoko. Easy peasy. Mamy też Star Power z nadpobudliwym niedźwiedziem oraz gadżet ze stunem. Dobra, i na środku jest jakiś Mortis. Nie, Jean. Jeanek. On nie wie, że z tej strony się obija chłopa. Raz, dwa, trzy, cztery, pyku. Jak ty chyba jesteś w szoku, że z tej strony cię gościu obił, co? I to tak mocno w dodatku. Dobra. O kurde, Riko na soczku, po prostu. Raz, dwa, trzy, leżysz chłopie. I kciuk do góry, nitoski kciuk do góry. Wariacki, o nie. Mortis zabrał soczek, ciężko będzie. Będzie mega ciężko. Okej, i zróbmy to w ten sposób. Hop. Stun. I wyjaśnia cię niedźwiedź. Kumpel, co ty gadasz? Dobra. Wow, ten Mortis znowu wziął soczek, czy mi się po prostu wydaje? Jest turbo mocna zadymka, nie? Jeszcze dostałem 1900 od Gina. Tam Mortis podjeżdża. Wyultował się już, tak powiem. Dobra, gdzie on jest? Tutaj. On ucieknie mi. On mi ucieknie. Muszę go porobić na stuna najlepiej. O nie. No chodź. Chodź, Mortis. Niedźwiedź! Stun! Porobiony! I kciuk do góry. Pyk!
Easy win, easy win. Także moi kochani, to było na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, subskrybujcie kanał. Jutro na kanale JJK pojawi się walka o skina, o streetwearową Max. Dajcie znać w komentarzu, która zmiana wam się najbardziej podobała. Ja już się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!